Bardzo się cieszę, że środowisko Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu jest tutaj bardzo dobrze zintegrowane i zorganizowane. Dzisiejszy jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach pokazuje, że jednostki potrafią się zorganizować, potrafią stanąć ramię w ramię, tak jak na co dzień stają ramię w ramię, organizując i prowadząc akcje ratowniczo-gaśnicze. Tak dzisiaj ku uczczeniu tego pięknego jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach spotkały się wszystkie cztery Ochotnicze Straże Pożarne z Zabrza, tutaj na terenie Kończyc. Szanowni Państwo, rok 2022 tutaj dla nas w Zabrzu jest szczególny. Obchodzimy jubileusz stulecia miasta Zabrze, ale także jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Cieszę się, że nasza formacja, Państwowa Straż Pożarna, rozwija się, cieszy się dużym uznaniem społecznym. Cieszę się, że dobrze układa się tutaj w Zabrzu współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. A jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne i o działalność Zarządu Miejskiego, w grudniu, 1 grudnia odbył się zjazd powiatowy, który odbywa się co 5 lat w danych powiatach. Wybrał nowe władze oddziału powiatowego w Zabrzu. Zabrze to jest miasto na prawach powiatu, dlatego jesteśmy powiatem grodzkim. W naszym zarządzie jest 9 osób, które chcą aktywnie działać na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Regularnie się spotykamy, inicjujemy różnego rodzaju wydarzenia. Zorganizowaliśmy wyjazd strażaków z Zabrza pod wspólnym szyldem Zabrze na ogólnopolskie zawody narciarskie. W najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w Zabrzu. Takie spotkanie integracyjne. Trzeba się integrować i naszą też rolą jako zarządu jest integracja wszystkich czterech jednostek. Współpracujemy bardzo mocno z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, starszym brygadierem Tomaszem Bajerczakiem. Dziękujemy za jego otwartość, za otwarte serce dla strażaków ochotników w Zabrzu i za to, że jesteśmy dysponowani. A co za tym idzie, nasi dobrze przeszkoleni strażacy z dobrym sprzętem mogą działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.